Witajcie. Podczas przygotowania materiału do przedstawienia Wam kilku topologii końcówek mocy w układach lampowych w pracy przeciwsobnej natknąłem się na tak zwane bliźniacze sprzężenie albo podwójne sprzężenie, inaczej mówiąc wzmacniacz Crowhursta. Widziałem ten schemat przed laty i nie mogłem zrozumieć zamiaru konstruktora, ale trafiłem na artykuł z 1957 roku, gdzie konstruktor wyjaśnia swe zamierzenia. Jest to układ na tyle ciekawy, że wart omówienia w szczegółach, więc film, który masz zamiar obejrzeć, jest analizą techniczną schematu wzmacniacza lampowego. Narrację nagrywam po przepuszczeniu przez filtr górnoprzepustowy 150 Hz, żeby wyciąć niedoskonałości mojej karty dźwiękowej w moim niestety jedynym notebooku. Zalecam też nie dodawać basu, żeby ubarwić mój głos. Nie będzie mnóstwa kolorowych plansz, lecz tylko te najważniejsze. Film ma na celu przybliżyć polskim widzom niecodzienne konstrukcje zza oceanu i jest moim tłumaczeniem oryginalnego artykułu z kilkoma uwagami. W tym odcinku monetyzacja jest wyłączona, więc ewentualne reklamy to wina YouTube'a. Jeśli nie odpowiada Ci taka forma prezentacji, zrezygnuj z dalszego oglądania, zaoszczędzisz swój czas. Jeśli nie interesują Cię treści z mojego kanału, wybierz opcję nie polecaj kanału, a nie trafisz na moje filmy w przyszłości. Komentarze są mile widziane, ale pisz proszę zgodnie z zasadami podanymi w informacjach o kanale. Ponadto uwagi o wymowie języka angielskiego będą ignorowane. Naprawdę mam dostęp do tłumacza Google, gdzie miły głos narratorki zdradzi mi prawidłową wymowę angielskich słów. Google Translator speaks better than you. Wzmacniacz podwójnie sprzężony. Pan Norman Crowhurst jest autorem tego artykułu, jak też zresztą kilku innych, które już zdążyłem opracować. Sam też zresztą chwali się we wstępie, że napisał bardzo dużo artykułów na temat lampowych wzmacniaczy mocy, jakie powodują zniekształcenia i w jaki sposób działają różne obwody. Po czym otrzymał bardzo wiele telefonów z pytaniem, dlaczego nie zaprojektuje dobrego obwodu wzmacniacza mocy. Przecież omówił bardzo dużo wad i zalet wzmacniaczy. W końcu przyszedł czas, że pan Norman zaprojektował wzmacniacz mocy i jest on dość nietypowy. Owa nietypowość wywodzi się stąd, że analizując różnego rodzaju obwody, odrzucił ich wady. W artykułach, o których we wstępie napisał, poruszał tematy różnych obwodów wzmacniaczy lampowych i tak, badając je, doszedł do wniosku, że zastosowanie triod w pracy przeciwsobnej daje największą szansę na uzyskanie wysokiej jakości przy niskich zniekształceniach, ale moc wyjściowa takich wzmacniaczy jest raczej nieefektywna. Można ją zwiększyć, stosując triody nadawcze albo tak zwane transmisyjne, uzyska się wtedy moc wyjściową w zakresie od 100 do 200 W, pracując w klasie B. W takim przypadku możliwe jest osiągnięcie wydajności porównywalnej albo nawet i wyższej niż uzyskiwanej przy niższych mocach z pentodami. Wykorzystując prostą przeciwsobną pracę pentod, obwód jest niezwykle krytyczny dla prawidłowego dopasowania impedancji, czego nie osiąga żaden głośnik, bowiem jego impedancja jest zmienna funkcji częstotliwości. Obwód jest znacznie bardziej wydajny, ponieważ lampy dają znacznie większą moc wyjściową przy niższych kosztach, ale tolerancje stabilności ogólnego układu sprzężenia zwrotnego mogą stać się bardzo krytyczne, szczególnie w przypadku rzeczywistych obciążeń. Wiele tanich wzmacniaczy wysokiej wierności używa pentod w pracy przeciwsobnej z pewnym stopniem sprzężenia zwrotnego podanego z wyjścia głośnikowego. Ale te wzmacniacze przyprawiają ich konstruktorów o wiele kłopotów z doprowadzeniem zniekształceń do satysfakcjonująco niskiej wartości. Żonglują oni obwodem tak, żeby był stabilny, jeżeli w rzeczywistości jest, żeby był stabilny z różnymi możliwymi praktycznymi obciążeniami głośników, a także dostosowaniem obwodu, żeby brzmiał naprawdę dobrze. Wynika to z tego, że najczęściej wzmacniacz testuje się na obciążeniu rezystancyjnym. Przy podłączeniu głośnika zaczynają się dziać rzeczy, których nie przewidział konstruktor. Trzecią alternatywą jest obwód Ultra Linear. To praca pośrednia między pracą triodową i pentodową, ale dla większości lamp jest to również kompromis wydajności. Jeśli chodzi o lampy, to często najlepszy sposób działania, jeśli chodzi o liniowość, ale to nie koniec historii.
Wymagany jest bardzo dobry transformator głośnikowy, zaprojektowany specjalnie do tego celu. W przeciwnym razie pojawią się inne rodzaje zniekształceń, o których nie wspominała specyfikacja patentowa. Sprzężenie jedności? Podczas gdy działanie obwodu ultraliniowego sprawia, że pentody są znacznie bardziej tolerancyjne na różne obciążenia, jest jeszcze jeden fakt dotyczący praktycznego działania, który pozwala nam korzystać z działania pentodowego pod warunkiem, że robimy to we właściwy sposób. Jest to związek między charakterystyką impedancji głośnika a zapotrzebowaniem na moc. Na końcu niskich częstotliwości, gdzie rezonans powoduje wzrost charakterystyki impedancji głośnika, rezonans poprawia jego wydajność elektromechaniczną. Potrzebne jest właściwie sterowanie o stałym napięciu, a nie sterowaniem o stałej mocy. Mniejsza moc jest wymagana, jeśli głośnik jest dopasowany do wzmacniacza w obszarze, w którym jego impedancja jest zasadniczo rezystancyjna. Oznacza to, że chociaż pentody zwykle wytwarzają więcej zniekształceń przy wyższym obciążeniu, możemy wykorzystać to wysterowanie impedancji do zmniejszenia zniekształceń o większy współczynnik niż wzrost impedancji. Zmniejszenie zapotrzebowania na moc z wyjścia skutkuje wtedy zadowalającą wartością zniekształceń. Składniki reaktancyjne w charakterystyce impedancji głośnika w zakresie wysokich częstotliwości mają podobny czynnik, który im pomaga. Głośnik działa najlepiej, jeśli jest zasilany przez wzmacniacz o stałym napięciu lub wzmacniacz o wysokim współczynniku tłumienia, a w większości nagrań muzycznych jest bardzo mało mocy przy ekstremalnie wysokich częstotliwościach. Wzmacniacz wykorzystujący wyjście pentodowe i układ sprzężenia zwrotnego, który dostosowuje pracę lampy, aby to skompensować, i który dostarcza pełną moc do nominalnego obciążenia rezystancyjnego w całym zakresie częstotliwości dźwięku, będzie działał co najmniej tak dobrze jak obwód ultraliniowy. Będzie bardziej wydajny, ponieważ praca pentodowa jest nadal bardziej wydajna niż ultralinia, zwłaszcza przy pracy w klasie B. Taka oto filozofia stoi za dwoma popularnymi obwodami: sprzężenie jedności od Macintosha i Cyclotron od Electrovoice. Obwód sprzężenia jedności wykorzystuje specjalny transformator głośnikowy, którego istotną cechą jest bifilarne uzwojenie pierwotne. Żaden z producentów transformatorów nie produkował w latach 60. transformatora do sprzężenia jedności z bifilarnym uzwojeniem pierwotnym. Gdyby tak się stało, to prawdopodobnie koszt takiego transformatora spowodowałby, że większość konstruktorów szybko zapomniałaby o tym układzie. Macintosh mógł jednak produkować konkurencyjny wzmacniacz z tym obwodem tylko dlatego, że produkował własne transformatory, no i produkuje do dzisiaj, na tej samej linii produkcyjnej, na której produkuje same wzmacniacze. Cyclotron to układ, który również był specjalnie przystosowany do produkcji przez producenta specjalizującego się w tym typie. Transformator głośnikowy nie był niczym niezwykłym, no poza nietypowym współczynnikiem przekładni, ale transformator sieciowy musiał być specjalny, ponieważ obwód wymagał dwóch oddzielnych zasilaczy wysokiego napięcia, a od jakości napięcia zasilania zależy pasmo przenoszenia i ilość zniekształceń. Obwód ze sprzężeniem podwójnym? W stosowanym przez autora artykułu obwodzie, który zaproponował nazwać obwodem podwójnie sprzężonym albo sprzężeniem bliźniaczym, zamiast dwóch oddzielnych zasilaczy wysokonapięciowych albo bardzo specjalnego bifilarnego transformatora głośnikowego, użył konwencjonalnego zasilacza z dwoma konwencjonalnie uzwojonymi transformatorami głośnikowymi o umiarkowanych kosztach. Koszt tych transformatorów głośnikowych jest taki, że za dwa można kupić jeden, ale taki, który można znaleźć w bardziej konwencjonalnych wzmacniaczach wysokiej jakości. Przynajmniej tak było w latach 60. Teraz każdy transformator głośnikowy jest drogi. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu obwodu, który wymaga, aby transformatory głośnikowe odpowiadały na częstotliwości znacznie wykraczające poza rzeczywisty wymagany zakres częstotliwości słyszanych, jedynie w celu spełnienia kryteriów stabilności obwodu sprzężenia zwrotnego. Zawsze wydawało się marnotrawstwem, aby wymagać od transformatora głośnikowego utrzymywania stałej odpowiedzi częstotliwościowej w zakresie do 100 kHz albo nawet 1 MHz, żeby wzmocnić w sposób zadowalający częstotliwości dochodzące do zaledwie 20 kHz. I to takie wtrącenie, dygresja. Chciałbym Wam przypomnieć, że transformator, który nawinąłem do lampy EL84 do układu SE, przenosił znacznie szersze pasmo niż pasma akustyczne.
akustyczne w górnych granicach, tylko po to, żeby spadek minus 3 dB uzyskać gdzieś powyżej 20 kHz. Taki transformator jest złożony bardzo, wymaga uwagi przy uzwajaniu, dlatego koncepcja zastosowania dwóch transformatorów głośnikowych nawiniętych po prostu dobrze, bez specjalnych kryteriów, wydaje się kusząca. No ale dobrze, kolejne pytanie brzmi, jak duży ma być to wzmacniacz? W pierwszym modelu autor zastosował kilka EL84, aby zapewnić maksymalną moc wyjściową około 15 W. Wzmacniacz ten dostarczał 10 W ciągłej fali sinusoidalnej. Praktycznym materiałem muzycznym zapewniało to ekwiwalent 15 W RMS bez zniekształceń i 30 W mocy szczytowej przy nieco mniej niż 1 V na wejściu. Dzieje się tak, ponieważ po przekroczeniu ciągłej maksymalnej mocy wyjściowej napięcie B+ nieco spada i zmniejsza dostępną moc. Tak więc do celów porównania wydajności można go nazwać wzmacniaczem 15-watowym. Powodem, dla którego tak mała moc wyjściowa jest zadowalająca, jest to, że nie ma nagłych zniekształceń, gdy moc wyjściowa jest przekraczana przy chwilowych szczytach. Uważna obserwacja i testy z różnymi wzmacniaczami o różnych mocach wykazały kilka ciekawych faktów. Wiele obwodów zaprojektowanych tak, aby dostarczać 50 W lub więcej, prawdopodobnie dostarcza swoją znamionową moc wyjściową z bardzo niskimi zniekształceniami. Ale przy próbie uzyskania 51 W z 50-watowego wzmacniacza można odkryć, że otrzymuje się tylko około 35 W zniekształconej mocy wyjściowej. Wyjaśnia to fakt, który już wielu zauważyło. Niektóre wzmacniacze o niższej mocy wyjściowej dają wyraźnie czystszą i lepszą moc niż te o większej wartości znamionowej zgodnie ze specyfikacją. Załóżmy, że mamy program audio działający na średnim poziomie powiedzmy 5 W z wartościami szczytowymi sięgającymi do poziomu, który powinien wymagać 60 W. Używając 15-watowego wzmacniacza o dobrej konstrukcji, średni poziom będzie czysty i niezniekształcony przy 5 W. Szczyt 60 W będzie nieco zniekształcony, ale przycięty do około 20 W zamiast 60. Ogólny wynik nie brzmi zbyt źle. Teraz ten sam pozorny poziom z 50-watowego wzmacniacza brzmi znacznie gorzej. Średnia moc wyjściowa 5 W sama w sobie brzmiałaby tak samo jak z 15-watowego wzmacniacza. Jednak 60-watowy szczyt doprowadza 50-watowy wzmacniacz do bardzo poważnych zniekształceń, także daje tylko 35 W ekstremalnie zniekształconych sygnałów wyjściowych. Nie tylko to, ale zniekształcenia opóźniają się do poziomu 5 W, który natychmiast następuje po szczycie 60 W. Z angielskiego słowa tłumacząc brzmi to jak wyrażenie CAC, po prostu wzmacniacz przeciążony nie odzyskuje swoją sprawność natychmiast po przeciążeniu. Czyli w konsekwencji nawet przeciętny poziom 5 W jest znacznie bardziej zniekształcony niż gra w dobrze zaprojektowanym 15-watowym wzmacniaczu. Oczywiście te spostrzeżenia dotyczą wzmacniaczy lampowych, których konstrukcja jest przeciętna. Aby 50-watowy wzmacniacz brzmiał tak czysto jak 15-watowy wzmacniacz, musimy zmniejszyć wzmocnienie, aby szczyty pozostały znacznie poniżej 50 W, co oznacza, że nie będziemy już mieć tak średniego poziomu pracy przy 5 W. W rezultacie moc wyjściowa nie będzie brzmiała tak głośno jak z 15-watowego wzmacniacza. Bazując na tym doświadczeniu, wzmacniacz z podwójnym sprzężeniem eliminuje przyczyny zniekształceń spowodowanych nagłym przeciążeniem i co zaskakujące, zapewnia wydajność porównywalną z wieloma 50-watowymi wzmacniaczami, chociaż jest w stanie dostarczyć tylko 30 W mocy szczytowej bez zniekształceń i 10 W RMS. Poznajmy szczegóły obwodu. Obwód ten wykorzystuje stabilizację punktu spoczynkowego na rezystorze katodowym. Nie jest to istotna cecha układu z podwójnym sprzężeniem, ale jest uważana za najlepszą dla tej konkretnej kombinacji lamp, ponieważ EL84 ma dawać 17 W z pary, albo w klasie AB1 z polaryzacją katodową, albo w klasie B ze stałą polaryzacją siatki, czyli ujemnym napięciem siatek z osobnego zasilacza. Zastosowanie układu w klasie B poprawiłoby ekonomikę zasilania i prawdopodobnie umożliwiłoby większą rezerwę mocy w stosunku do maksymalnej zmierzonej mocy, jeśli jest to zaletą. Wadą jest to, że praca w klasie B ze stałą polaryzacją prowadzi nas do kłopotów z nagłym, nieprzewidzialnym przeciążeniem. Są dwa sposoby na przezwyciężenie tego problemu: przez zastosowanie dodatkowych lamp w układzie
ale na potrzeby tego wzmacniacza praca w klasie AB daje taką samą ilość mocy jak w klasie B, więc prostszą i tańszą metodą jest zastosowanie opornika katodowego do polaryzacji lampy i klasę pracy AB. Następny krok to wybór typu odwracacza fazy. Jednym z rozważanych pomysłów było użycie 12AX7 z jedną połówką działającą jako odwracacz fazy z dzielonym obciążeniem. Pozwala to na wykorzystanie niesymetrycznego sprzężenia zwrotnego, co było jednym z powodów rezygnacji z niego. Jak zobaczymy, zastosowanie w tym obwodzie globalnego sprzężenia zwrotnego przeciwsobnego ma swoje zalety. Innym powodem jest to, że inwerter fazy z dzielonym obciążeniem znajduje się bezpośrednio przed sterownikiem 12AU7, jest to lampa V2, który ma sprzężenie bootstrap w obwodzie anody, aby uzyskać wystarczające zmiany napięcia do wysterowania lamp wyjściowych. Oznacza to, że kołysanie siatki wejściowej do 12AU7 na każdej połowie jest prawie przy maksymalnych możliwościach do czasu osiągnięcia maksymalnej mocy wyjściowej z EL84. W tych warunkach odwracacz fazy z dzielonym obciążeniem wprowadza dość ciekawe zniekształcenia i takie, które ogólne sprzężenie zwrotne ma tendencję do wyolbrzymiania, a nie minimalizowania. Kiedy siatka 12AU7 sprzężona z katodą odwracacza fazy z dzielonym obciążeniem zaczyna przewodzić, czyli gdy szczytowa moc wyjściowa zostanie nawet nieznacznie przekroczona, obcina przebieg tak samo jak w przypadku pojawienia się prądu siatki w każdym innym układzie ze sprzężeniem RC. Ale oprócz obcinania kształtu fali stopnia sterującego połączonego z katodą, generuje bardzo ostry pik w przebiegu fali podawanej do drugiej połowy 12AU7. Dzieje się tak dlatego, że katodowa połowa podzielonego obciążenia jest praktycznie omijana przez zerową impedancję, gdy tylko prąd siatkowy zaczyna płynąć w sterowanej przez nią lampie. Oznacza to, że lampa zaczyna pracować w anodowej połowie podzielonego obciążenia jak pełny wzmacniacz, a nie jak odwracacz fazy z dzielonym obciążeniem. W konsekwencji w obwodzie anodowym pojawia się nagły, bardzo ostry, szpiciasty kształt w kierunku ujemnym. Wszystko to zaczyna się dziać mniej więcej w tym samym czasie, gdy inne obwody osiągają punkty przeciążenia. Efektem sprzężenia zwrotnego jest wyolbrzymienie tego ostrego szczytu. Przybiera różne formy przy różnych częstotliwościach. W niektórych miejscach pojawia się jako wycięcie, a w innych zaczyna wyglądać jak tłumione oscylacje pasożytnicze na przebiegu, tak jak na tym rysunku. Tej wady można uniknąć, budując wszystkie stopnie typu przeciwsobnego wraz ze sprzężeniem, czyli obwód, który ostatecznie autor przyjął. Kolejną zaletą zastosowania pracy przeciwstawnej w całym urządzeniu jest to, że umożliwia ona w pełni sprzężenie zwrotne typu symetrycznego. Oznacza to, że transformatory głośnikowe można odsunąć od pętli sprzężenia zwrotnego. Niektórzy natychmiast zaprotestują, że oznacza to, że sprzężenie zwrotne nie eliminuje zniekształceń wytwarzanych przez transformator głośnikowy. To nieprawda. Transformator głośnikowy powoduje zniekształcenia w dwojaki sposób. Przez bezpośredni wpływ prądu magnesującego przy niskich częstotliwościach lub ze względu na swoją wewnętrzną reaktancję przy bardzo dużych częstotliwościach. Zwykle ten ostatni efekt powstaje tylko ze względu na sposób pracy lampy lub ogólnego sprzężenia zwrotnego. W konsekwencji usunięcie transformatorów z ogólnej pętli sprzężenia zwrotnego, zamiast pozwolić im na wytwarzanie zniekształceń na końcu wysokiej częstotliwości, zwalnia się ich z odpowiedzialności za to, a także umożliwia użycie transformatora, który nie musi przenosić do 100 kHz lub więcej, aby uzyskać zadowalającą wydajność do 20 kHz. Na końcu niskich częstotliwości sprzężenie zwrotne z uzwojenia pierwotnego jest tak samo skuteczne w zmniejszaniu zniekształceń spowodowanych prądem magnesującym transformatora, jak sprzężenie zwrotne z uzwojenia wtórnego. Tak więc, wykorzystując ogólne sprzężenie zwrotne z lamp mocy z powrotem do lampy wejściowej 12AX7, unikamy niepotrzebnie wysokiej jakości transformatorów głośnikowych i tworzymy wzmacniacz, który jest z natury bardziej stabilny niż jakikolwiek inny rodzaj obwodu z transformatorami głośnikowymi objętymi pętlą sprzężenia zwrotnego. W tym obwodzie ważne jest to, żeby zachować ścisłą tolerancję dla rezystorów sprzężenia zwrotnego R2 i R3 w katodach 12AX7 oraz R4 i R5 dla katod EL84. Rezystory te powinny mieć tolerancję niższą niż 5%.
Obwód odwrócenia fazy jest nieco nowy, chociaż wygląda na prostą parafrazę. Jest inaczej, ponieważ ogólna prasa sprzężenia zwrotnego jest zawarta w odwróceniu fazy. Jeśli inwersja zapewniona przez rezystory R9 i R10 nie jest dokładna, to ogólne sprzężenie zwrotne skoryguje to. Zastosowanie inwersji parafrazowej nadal może powodować efekt podobny do opisanego w przypadku odwracacza fazy z dzielonym obciążeniem. Obecność ogólnego sprzężenia zwrotnego przeciwsobnego minimalizuje ten efekt, ale nadal może nieco zwiększyć zniekształcenie przed osiągnięciem punktu przesterowania, ponieważ 12 AU7 nie zaczyna nagle przewodzić prądu siatkowego. Rozwiązaniem tego problemu jest wstawienie rezystorów R12 i R14 szeregowo z siatkami 12 AU7. Zapobiega to odbijaniu się niewielkiego prądu siatki na pinie 7 lampy 12 AU7 do siatki 12 AX7 na pinie 2 i wytwarzaniu asymetrycznego sygnału przez wzmacniacz. Zamiast tego sygnał podawany na pin 2 12 AX7 jest prawdziwą odwrotnością tego na wejściu, czyli pinie 7. Niewielki spadek przy maksymalnym sygnale, spowodowany bardzo małym prądem wstępnym siatki na rezystorach R12 i R14, jest symetryczny i łatwo kompensowany przez układ sprzężenia zwrotnego, aż do wystąpienia przesterowania na lampach mocy. Kolejne wartości R9 i R10 użytych do odwrócenia fazy pokazują, że ścisła tolerancja nie jest krytyczna. Ściśle kontrolowane sprzężenie zwrotne przeciwsobne eliminuje niewielkie wahania w tym momencie. Poważne odchylenie od prawidłowych wartości, takie jak użycie 47 kg lub 100 kg zamiast 68 kg, spowodują odchylenie od równowagi sterowania lampy 12 AU7, w konsekwencji niezrównoważenie wysterowania lamp EL84. Będzie to w przybliżeniu wyrównane na wyjściu ze względu na działanie transformatora i sprzężenia krzyżowego, więc sygnał sprzężenia zwrotnego zostanie prawie wyrównany, zanim dotrze do katod 12 AX7. Stopień asymetrii w sterowaniu 12 AU7 i EL84 będzie mniejszy niż stopień błędu w wartościach oporów w odwracaczu fazy. Ze względu na działanie sprzężenia zwrotnego, sygnał sprzężenia zwrotnego na katodzie V1 będzie nierówny, aby skompensować nierówność, jaką ma tendencja do tworzenia odwróconej fazy. Jednak, aby uzyskać maksymalną moc wyjściową i uniknąć zniekształceń w postaci ząbków na przebiegu, które mogą pojawić się powyżej 3 kHz, najlepiej jest użyć wskazanych wartości dla R9 i R10, a także rezystorów sprzężenia zwrotnego o bardzo małej tolerancji. Jeśli wykonawca projektu chce wprowadzić udoskonalenie, aby mieć pewność uzyskania absolutnie najlepszej wydajności tego wzmacniacza, a niektórzy lubią mieć kontrolę balansu we wzmacniaczu przeciwsobnym, to należy użyć potencjometru 50 kOhmów w połączeniu z rezystorem o wartości 47 kOhmów w obwodzie odwracacza fazy. Ten obwód widać na rysunku. Należy ustawić regulator balans dla równych napięć na siatkach 12 AU7 przy sygnale wyjściowym o wartości 1 kHz. Kolejną, stosunkowo niewielką zaletą tego obwodu wzmacniacza jest to, że łatwo nadaje się do modyfikacji na wejście symetryczne. Ma to pewne zalety, jeśli chce się, aby wzmacniacz pracował z kompresorem, ekspanderem lub innymi elementami. Obwody te pracują ze znacznie mniejszymi zniekształceniami, jeśli lampy o zmiennym wzmocnieniu są używane w trybie przeciwstawnym, aby otrzymać na wyjściu sygnał symetryczny. Wzmacniacz ten wykorzystuje w całym obwodzie sprzężenie przeciwsobne. Wszystko, co jest konieczne do wprowadzenia zmiany, to usunięcie elementów odwracających fazę, umieszczenie rezystancji 270 kg w obwodzie siatkowym na pinie 2 lampy 12 AX7 i wprowadzenie kolejnego przewodu wejściowego, tak jak na tym rysunku. A jak ten wzmacniacz działa? Teraz przejdźmy do kwestii, które każdy chce wiedzieć, jak ten wzmacniacz naprawdę działa. Wykorzystuje dwa transformatory głośnikowe, których jeden znajduje się w obwodzie katodowym, a drugi w obwodzie anodowym i siatki ekranującej, z tymi sprzężony krzyżowo. Uzwojenia wtórne są połączone równolegle nie tylko na końcach, ale także na każdym odczepie. Oznacza to, że niezależnie od tego, który odczep wtórny jest używany, połowa prądu wyjściowego będzie dostarczana przez każdy transformator. Po stronie pierwotnej, przez oba uzwojenia transformatora, przepływa ten sam
sam prąd wynikowy, ponieważ są one praktycznie połączone szeregowo. Wysokie napięcie wchodzi przez środkowy odczep jednego, przez lampy i wychodzi przez katody i uzwojenie pierwotne drugiego transformatora do środkowego odczepu i przez opornik do masy. Tak więc połowa napięcia audio jest wytwarzana w uzwojeniu pierwotnym każdego transformatora głośnikowego. W przypadku ekstremalnie niskich częstotliwości sprzężenie magnetyczne z jednego pierwotnego uzwojenia do drugiego przez równoległe połączenie uzwojenie wtórne jest wystarczające, aby zapewnić, że napięcie siatki ekranującej jest zawsze w fazie z napięciem katody, a napięcie anody jest równe, ale w przeciwnej fazie na każdej lampie. Aby zadbać o średnie i wyższe częstotliwości, gdzie indukcyjność rozproszenia transformatora poluzowałaby to sprzężenie, stosuje się proste rozwiązanie polegające na umieszczeniu kondensatora 0,5 mikrofarada między siatką ekranującą a katodą każdej lampy. Oznacza to, że dobre sprzężenie w lampie jest utrzymywane na częstotliwości znacznie przekraczającej możliwą w obwodzie wyjściowym tego typu, gdzie prawidłowe utrzymanie napięcia między siatką ekranującą a katodą zależy od sprzężenia transformatora. Tutaj wielu zapyta, dlaczego używa się niedrogiego transformatora o konwencjonalnej konstrukcji i czy to należy kupić jakiś specjalnie wykonany transformator. Autor artykułu szukał wśród dostawców transformatorów wymaganego typu, ale ostatecznie postanowił skonstruować nowy transformator. Wynika to z dwóch powodów. Transformatory jednoprzekładniowe od tej mocy znamionowej, czyli 7,5 W na transformator, nie mają odpowiednich impedancji. Jak wyjaśnia, uzwojenie pierwotne każdego transformatora stanowi połowę normalnego obciążenia między anodami dla tych lamp. Również nominalna impedancja wtórna musi być dwukrotnie wyższa niż w normalnym systemie głośnikowym, do którego byłyby podłączone, ponieważ dostarczają one całą moc równolegle między sobą. Niektóre z tak zwanych uniwersalnych transformatorów mogą mieć prawidłowe współczynniki impedancji, ale typy te były przeznaczone do jeszcze gorszego zakresu częstotliwości niż autor był w stanie tolerować. Chociaż można uniknąć skomplikowanej konstrukcji transformatora po to, żeby uzyskać niepotrzebne odpowiedź na końcu wysokiej częstotliwości, nadal jest potrzebne żelazo, aby uzyskać odpowiednią odpowiedź w zakresie basowym. Większość typów uniwersalnych ma wagę mniejszą niż 1 funt. Oznacza to, że nie będą w stanie oddać mocy znamionowej poniżej 60 Hz, jeśli do niej dotrą. Z tego powodu autor zaprojektował odpowiedni transformator do tego zadania i zlecił ich złożenie. Można było w handlu znaleźć właśnie transformatory dedykowane do wzmacniacza Crowhursta. Kilku producentów zgodziło się na współpracę i udostępniło takie transformatory. I teraz autor ma taką sugestię. Jeśli masz starych kilka transformatorów leżących odłogiem do użycia w przyszłości, które chciałbyś wypróbować w tym obwodzie, pamiętaj, że obciążenie między anodami musi być o połowę mniejsze od normalnej wartości dla lamp, a impedancja wtórna musi być dwukrotnie większa niż impedancja głośnika, z jaką będziesz go używać. Czyli załóżmy, że wzmacniacz przeciwsobny ma 4 kilo między anodami, no to trzeba użyć pierwotnej impedancji 2 kilo. Wtórna zamiast 16 ohmów 32 ohmy, zamiast 8 ohmów 16 ohmów, zamiast 4 ohmów 8 ohmów. Myślę, że to jest jasne. Wynika to z prawa Ohma chociażby. Ponieważ sprzężenie zwrotne jest pobierane bezpośrednio z katody, która ma niskie napięcie względem masy, nie ma potrzeby stosowania kondensatorów blokujących połączonych szeregowo z rezystorami sprzężenia zwrotnego R4 i R5. Eliminuje to potencjalną przyczynę niestabilności dla niskich częstotliwości. Ujemne sprzężenie na katodzie, ze względu na połowę mocy pobieranej z obwodów katodowych EL84, zmniejsza efektywne wzmocnienie napięciowe tych lamp jako lamp wyjściowych o około 12 dB, pracując przy prawidłowo dobranym obciążeniu. Praca w obwodzie otwartym oznaczałaby redukcję około 35 dB. Oznacza to, że współczynnik tłumienia, zanim w ogóle zostanie zastosowane jakiekolwiek sprzężenie zwrotne, wynosi około 3 lub 4. Obwód bootstrap powoduje zwiększenie dynamicznej linii obciążenia dla lampy drugiej odpowiednio czterokrotnie ze względu na ujemne sprzężenie zwrotne 12 dB w stopniu wyjściowym. To ponad dwukrotnie podwaja dostępne kołysanie napięcia z 12 AU7, ale nie powoduje tego samego efektu ujemnego sprzężenia zwrotnego, który zmniejsza zniekształcenia. Dzieje się tak, ponieważ wzmocnienie lampy drugiej nie jest zwiększane o tę samą wartość, co jego dostępne kołysanie. Praca z rezystorem anodowym 39 kOhmów powoduje, że wzmocnienie lampy drugiej przy rezystancji anodowej około 7 kOhmów daje 39/46-krotność współczynnika wzmocnienia lampy, który stanowi 17. Odpowiada to około 14,4.
Wykorzystując dynamiczne obciążenie razy 39 kOhmów lub około 160 kOhmów, wzmocnienie lampy wzrasta do 160 przez 167 razy współczynnik wzmocnienia, czyli około 16,3. Tak więc zmiana wzmocnienia spowodowana efektem bootstrap wynosi od 14,4 do 16,3, czyli niewiele więcej niż 1 cybel. Kolejna uwaga może odnieść się do braku kondensatorów bocznikujących rezystory katodowe dla polaryzacji lamp 12AU7 i EL84. W obu przypadkach zastosowanie kondensatora bocznikującego katody nie tylko zwiększa zniekształcenia wytwarzane przez parę lamp, ale także zmniejsza dostępne kołysanie napięcia sygnałowego w porównaniu ze stanem bez bocznikowania. W ten sposób pominięcie kondensatorów obejściowych nie jest kwestią oszczędności, ale zapewnia lepszą wydajność. W przypadku obwodu bootstrap 12AU7 współczynnik tłumienia tego wzmacniacza nadal mieści się w zakresie od 3 do 4. Całkowite sprzężenie zwrotne zapewniane przez rezystory 150 kOhmów i 1,8 kOhma wynosi około 14 dB, co zwiększa podstawowy współczynnik tłumienia wzmacniacza pięciokrotnie do około 15. Straty w uzwojeniach transformatorów głośnikowych zmniejszają to na zaciskach wyjściowych do wartości od 8 do 10, w zależności od używanego odczepu. Ponieważ straty w uzwojeniach transformatora wciąż stanowią tylko niewielką część rezystancji cewki drgającej głośnika, nie można tego uznać za poważne pogorszenie tłumienia. Z punktu widzenia sprzężenia zwrotnego, ogólna pętla zawiera trzy spadki na końcu odpowiedzi niskiej częstotliwości. Reaktancje przyczyniające się do tego spadku to C2, C3, C4, C5 i indukcyjność uzwojenia pierwotnego transformatorów głośnikowych, które jest czynnikiem ograniczającym. Pozostałe wartości są zoptymalizowane w celu zminimalizowania możliwych efektów odbicia przy dowolnych, praktycznych możliwościach reaktancji obciążenia. Daje to liniową odpowiedź do 20 Hz. Na końcu wysokich częstotliwości lokalne ujemne sprzężenie zwrotne katody w EL84 zapobiega prowadzeniu przez obwody anodowe lub katodowe spadku częstotliwości do znacznie wyższego zakresu niż ten wytwarzany w innych obwodach. Odchylenie od liniowego przetwarzania częstotliwości wynika z działania siatek V2 jako obciążenia pojemnościowego w obwodach anodowych V1 z rezystorami 47 kg połączonych szeregowo, a także z siatek EL84 jako obciążenia pojemnościowego w obwodzie anodowym 12AU7. Bez żadnej kompensacji ogólna odpowiedź częstotliwościowa wzmacniacza jest równa do poziomu znacznie powyżej 10 kHz, chociaż między 15 a 20 kHz występuje utrata około 1 dB. Użycie rezystora R6 i kondensatora C1 pomiędzy katodami lampy V1 wyrównuje odpowiedź do 20 kHz, działając na obciążenie rezystancyjne lub otwarty obwód. W przypadku systemu z elektrostatycznym tweeterem będzie on wytwarzał podbicie o wartości 6 do 8 dB przy około 20 kHz. Można to zredukować do około 2 dB, co zabrzmi dość gładko, jeśli pominie się R6 i C1. Charakterystykę zniekształceń i charakterystykę częstotliwościową pokazano na tych dwóch rysunkach. Podbicie około 2 dB można wyeliminować przez prowadzenie rezystancji około połowy wartości impedancji nominalnej połączonej szeregowo z głośnikiem wysokotonowym, czyli opornik 8 ohmów dla 16-ohmowego głośnika. I takie połączenie wpłynie tylko na odpowiedź 20 kHz. Konstruktor udziela kilku wskazówek. C6 i C7 powinny być tak ustawione, aby uzyskać jak najbardziej bezpośrednie sprzężenie między katodą a siatką ekranującą. Osiąga się to przez rozmieszczenie gniazd lamp tak, żeby kondensatory były bezpośrednio połączone z wyprowadzeniami podstawek. Transformatory głośnikowe są wówczas orientowane tak, aby wszystkie przewody obwodu pierwotnego były krótkie. Są to jedyne środki ostrożności niezbędne w rozmieszczaniu elementów w obudowie, aby zapewnić stabilność. Ponadto w tym obwodzie wzmacniacza pętle masy nie stanowią żadnego problemu pod względem stabilności, ale bezładnie prowadzone przewody masowe mogą skutkować niewielką indukcją przy dźwięku. Jest to zgodne z ogólnym schematem środków ostrożności dotyczących okablowania wzmacniacza mocy na lampach. C8 może mieć swoją obudowę bezpośrednio połączoną do obudowy, czyli masy. W takim przypadku masa gniazda wejściowego powinna być odizolowana od obudowy i podłączona do punktu, w którym masa
zasilania jest łączona na ujemnym zacisku kondensatora elektrolitycznego. Alternatywnie, kondensator elektrolityczny można odizolować od obudowy za pomocą dołączonego do niego podkładki z wafla bakielitowego, w którym to przypadku gniazdo wejściowe może być solidnie uziemione, a masa zasilania połączona z masą wejścia. Wszystkie inne masy wzmacniacza powinny być następnie doprowadzone do masy zasilania, a nie do masy gniazda wejściowego, aby uniknąć wewnętrznego sprzężenia tętnień na połączeniu do wejścia. Takie środki ostrożności należy przyjąć, jeśli chce się uzyskać poziom przydźwięku w okolicach 90 dB lub lepiej. Ten wzmacniacz to pierwsza konstrukcja wykorzystująca nowy, podwójnie sprzężony obwód wyjściowy. Układ nie jest oczywiście ograniczony do zastosowania lamp EL84. W przypadku większych mocy wyjściowych można zastosować pracę w klasie B z odpowiednimi transformatorami do tego celu i sposobem sprzężenia między stopniem sterującym a stopniem wyjściowym, który eliminuje nagłe przeciążenia charakterystyczne dla pracy w klasie B w trybie decoupled. Trzeba przyznać, że konstrukcja jest dość ciekawa, ale gdyby ktoś pomyślał, że transformator głośnikowy może być wykonany byle jak, to uprzedzam, że podobnie jak w przypadku cyklotrona, jednak wymagane jest nawijanie zwoju przy zwoju. Jako transformator głośnikowy dobrze jest wykorzystać taki, który ma podzielony karkas na dwie sekcje i z lewej strony nawijamy uzwojenie dla jednej lampy, z prawej strony nawijamy uzwojenie dla drugiej lampy i oczywiście przedzielamy to uzwojenie sekcją wtórną, nawijaną w jednym kierunku. Oczywiście też można wykorzystać transformator, który ma karkas podzielony na trzy sekcje, z lewej strony dla jednej lampy, z prawej strony dla drugiej lampy mocy, a na środku uzwojenie wtórne, jak widzicie na tym rysunku z książki pana Sykina. Czy tak przedziwnie skonstruowany wzmacniacz ma prawo działać? Na pewno wykonało go kilku czytelników, ponieważ dzwonili i pisali do redakcji w sprawie ulepszeń tego wzmacniacza. Czy transformator głośnikowy rodził jakieś problemy? Czy można zwiększyć moc tego wzmacniacza? Czy można dodać inne obwody jak regulacja barwy dźwięku? O tym dowiemy się w kolejnych częściach poświęconych wzmacniaczowi pana Crowhursta. No jak było widać, przeciwsobny wzmacniacz mocy nie musi być nudną pentodą. Mam nadzieję, że obejrzeliście ten materiał bez pomijania fragmentów, ponieważ w wielu miejscach pan Crowhurst zawarł bardzo cenne wskazówki na temat budowy wzmacniaczy lampowych. To do następnego odcinka.